Wiadomości z powiatu nyskiego. Dziś Głuchołazy są stolicą pszczelarstwa polskiego, a już na pewno stolicą pszczelarstwa na Opolszczyźnie. Dziś zorganizowaliśmy konferencję pszczelarską na temat chorób i zatruć pszczół. Ściągnęliśmy najlepszych znawców tej tematyki w Polsce. Gościmy m.in. panią profesor Pochorecką, kierownika Zakładu Chorób Pszczół z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. I gościmy 250 pszczelarzy z Opolszczyzny i sąsiednich województw. Dziś zjechali się ludzie do nas zewsząd. Przyjechali również przedstawiciele z Czech, pszczelarze czescy, którzy generalnie oprócz naszych roboczych, takich kontaktów, które na co dzień utrzymujemy, zaopatrują się w dużych ilościach w sprzęt polskich producentów. Konferencji towarzyszy wystawa sprzętu największych polskich producentów. Polska jest gigantem na skalę światową. Nasze firmy sprzedają w ponad 50 krajach świata, także cieszymy się, że oprócz konferencji możemy również gościć te firmy, zobaczyć co najnowszego na świecie proponuje się pszczelarzom, jak również co mogą one nam dzisiaj zaproponować. Nie tylko nam, pszczelarzom polskim, ale również pszczelarzom czeskim. Ja jak zaczynałem pszczelarzenie, to praktycznie byłem zupełnie surowym. W rodzinie nie miałem nikogo, jakiegoś mentora, który mnie to uczył, także zaczynałem od czytania literatury i od rozmów z kolegami, którzy starszymi, którzy tam pszczelarzyli. W tej chwili jest, no, na pewno jest większa pomoc i związku, i pszczelarskiego, władz terenowych, jest pomoc też unijna, no, ale też jest i większe, są większe problemy. No. Choroby, o których wtedy nie wiedzieliśmy, bo ich praktycznie nie było, a w tej chwili, gdyby nie było tej pomocy, tego rodzaju szkoleń, to byłoby bardzo ciężko. No, sam fakt, że pszczelarze, którzy nie są zrzeszeni, to praktycznie co rok, dwa giną im zupełnie pszczoły, bo oni nie mają tej wiedzy, którą mamy my, pszczelarze zrzeszeni w Związku Pszczelarskim. Celem naszego spotkania jest dzisiaj ocena stanu naszych rodzin po zimowli, a ponieważ nie jest najlepiej, jeśli chodzi o zimowlę, spotykamy się dzisiaj z panią profesor, która będzie mówiła na temat chorób pszczół. Jest to problem, który trapi nas już od paru lat. Wynika on między innymi z tego, że nasze pszczoły po prostu mają, w dalszym ciągu kurczy się baza pożytkowa, a co za tym idzie, inne warunki do życia i rozwoju. I musimy na ten temat rozmawiać. I temu będzie między innymi poświęcona dzisiejsza konferencja, właśnie chorobom pszczół. Ale dziękujemy tym wszystkim, którzy przyjechali tu dzisiaj do nas, którzy nas wspierają, bo im więcej jest tego typu spotkań, im więcej tego typu informacji, wydaje nam się, że tym lepiej będzie dla naszych pszczół. Bo naprawdę mamy problem i o tym problemie musimy jak najszerzej mówić i jak najwięcej go pokazywać. Powstał projekt, który ma na celu też edukowanie ludzi, jak ważne są pszczoły w naszym regionie. Organizujemy konferencje profesjonalne, bo występują profesorowie uczelni rolniczych, którzy o pszczołach mówią w sposób zawodowy, taki mają potężną wiedzę w tym zakresie. Mówią o chorobach, mówią o tym, jak pszczoła jest ważna, mówią jak zajmować się tym pszczelarstwem. Przede wszystkim mnie się wydaje, że tutaj potrzebne jest takie serce dla pszczół i pasja, bo można traktować to jako hobby, można zajmować się tym zawodowo, ale w jednym i drugim przypadku potrzebna jest pasja, żeby po prostu kochać pszczoły i móc zajmować się właśnie pszczelarstwem, produkcją miodu. W tym roku powiat udzielił dotacji dla pszczelarzy. Kupiliśmy 1400 drzew miododajnych. Powstała też szkółka w naszej szkole w Rolniku. Nawiązujemy kontakty z sąsiadami za granicą, z Czechami, ze szkołą w Jesenniku. Także to jest bardzo, bardzo duży program. Myślę, że będzie też kontynuowany w kolejnych latach.